nie wiem jak to się stało, no widocznie ktoś przechodził obok, trącił nogą, no i zleciał, no. Co? Nie, no naprawić to się nie da. Przecież to ósme piętro było. No stary, no leciał i leciał, no, no nic się nie dało zrobić. Rzuciliśmy za nim pilota, ale już go nie doścignął. Wylądował, ale strasznie awaryjnie. Co? Ty, Paty, Beno, ty mi powiedz, jak ty w ogóle do domu doszłeś? Bo jak wychodziłeś, to mało schodzenie wspólnego miało. No jak, dlaczego? No normalnie się głową klamki nie naciska, no Paty. Co? Nie wiem, no, Bogdan to chyba był zadowolony z imprezy. Po twarzy ciężko było poznać, otrzymał ją w CDS-ie. No co, no mówił, że jak się przyłoży ucho do muszli, to słychać jak szumi morze. Wiesz co? On chyba rzeczywiście to morze usłyszał. Bo ja miał objawy choroby morskiej. No nie wiem, czy mu całe życie przed oczami przeleciało, ale objaw to budynku świgną. Co? Nie no, u mnie na siłowni to normalka. Nic się ciekawego nie dzieje. Chociaż, może z takich ciekawszych rzeczy, to ostatnio komuś z szatni telefon zasunęli. Jaki? No zwykły, taki normalny. Jak się spotkamy, to ci pokażę. Gdzie ty chcesz iść? Do teatru? No bady, no odwala ci. Oszalałeś? Nie no. W teatrze to... Nic nie ma, ale tam nigdy nic nie było. Ty, Paty, ale jaja. Ktoś chce w teatrze wesele urządza. Ludzie mają kasiorę, co? Ty, Paty, wiesz co, nie. Bo nawet jakby coś było, to ja nie mógłbym pójść, bo nie mam co się ubrać, no. Dres mi się podpadł. Ty, Paty, czekaj. Tak to my się nie dogadamy. Wiesz co zrobimy? Jest inny pomysł. Słuchaj, pójdziemy do Bogdana na poprawiny. Tam już nie ma czego poprawiać? No, Rego? No. No. No, no to spotkamy się u Bogdana. Wpuści nas, spokojnie. Wpuści nas jak nic. No. No, na to na razie. Przecież to niemożliwe, żeby od wczoraj wstawił nowe drzwi.